Halo, 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 witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z League of Legends. I tak oto dzisiaj. Dzisiaj co? Spykamy sobie znowu na midzie kolejnego rankeda. Teraz sobie przy dwójce, awansowało się trochę, aż całą jedną dywizję od ostatniego odcinka. Czyli w sumie jak na moje granie, to i tak bardzo, bardzo dobrze. Dzisiaj mamy dość nietypowy team, bo w naszej drużynie jest Ziggs, Veigar, Yasuo, G w dżungli, Vladimir na topie. No i ja Syndrom na midzie przeciwko Renektanowi, Gravesowi, Wiktorowi, Ludzkowi i Lux. Lux oczywiście jako support, Wiktor będzie na... midzie. Dobra. Sprawdźmy jeszcze, czy tylko się wszystko ładnie nagrywa. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Spadł mi ping do 63, miałem ostatnio chyba 81. Nie wiem, czym to było spowodowane, ale grunt, że spadł. Jestem z tego bardzo, bardzo przezadowolony. G ma 4 AP, prawdopodobnie z masterki jakiejś tam, która daje i AD i AP. Nie pamiętam, która dokładnie to była, ale wiem, że takie coś było. Było coś. No dobra. Zobacz, tam dużo się rozpisali się chłopaki, ale nie będę na to na razie zwracał uwagi. Skupmy się na farmieniu, żebyśmy nie dali siary, nie dali dupy, czy jak to zwał, jak zwał. No bo przydałoby się wygrać, to po pierwsze, po drugie, przydało, jak przegrywać, to z klasą, tak żeby nie wyjść na lamusa, czy na coś tam. Wiecie jak jest. Myślę, że wiecie doskonale, jak to jest. Byle, żeby siebie nie zhańbić, nie? Więc przede wszystkim się staramy i cały czas do przodu. O nie. A będzie mnie obijał. Dobra, musimy się pofarmić troszkę. Nie będzie łatwa, ma chyba większy zasięg z autoataków. I ma na razie teraz drugi level ma. A ja oczywiście jeszcze mam pierwszy. No i drugi też będzie lepiej. Będę mógł go odpychać, będę mógł go stunować, wtedy będę mógł go bić. Więc wtedy ładnie, pięknie. O właśnie. Ten drugi level. Jest nadzieja. Teraz będę do trzeciego. Teraz będę się trochę mścił na nim. No tak, Krzysia będzie mnie trochę na dystans trzymał, bo jednak ma chyba większy zasięg z tego wszystkiego. No nic, no trudno, no co. Będziemy po prostu grać pasywnie, byle żeby nie dać dupy. Już to mówiłem, z 500 razy. Dobra, tego sobie weźmiemy na wszelki wypadek, żeby tam gdzieś nie poległ. Dobra, co tu mamy? Pyk. Ładnie. Jeszcze wlazłem w to głupi. Dobra, udało mi się. Co prawda musiałem aż flesza zużyć, bo oczywiście z błędem trafiłem. Ale takie małe gałgaństwo moje. No nic, zobaczymy. Początek jest nawet dobry. Oby tak dalej, nie? No, no właśnie, początek był dobry. Ale bot sobie dał radę. Mało wiele widzę. No, bot sobie dał bardzo dobrze radę. Mamy tylko jeden problem. Jest u nas full AD, full AP team. Mamy tylko jednego ADK-a. No może nie full AP, ale mamy tylko jednego ADK-a. To jest bardzo w sumie niedobrą sytuacją, gdyż... No, mimo wszystko, no sami wiecie jak jest. Full AP zbudują pełno Magic Resistów. I się skończy nasze wojowanie. Ja mam manny chłopak, więc nie będę ci pomagał. Mój poziom manny jest bardzo niski. Powiemy mu to na wszelki wypadek, gdyby nie zauważył. Dobra. Nie wyszło mi to farmienie.
Dobra, nic, wrócimy. Kupimy sobie dużą różdżkę, wielką różdżkę nawet. To się wielka różdżka nazywało. I zobaczymy, co wyjdzie. O! O co tam dzisiaj możemy wam o czymś ciekawym, czy co może ciekawego wam popowiada dzisiaj, bo w sumie nic się ciekawego nie dzieje. Na YouTubie też spokój. Nikt nic tam się nie podziało ciekawego. Dobra, więc co? Więc żadnych dram, nic się nie było w internecie. Więc o nim wam nie poopowiadam. Na razie życie sobie płynie pomału. Tam widziałem, że ktoś się, jakiś Tomek wysłał się pseudo niby w kartonie, pocztą, co też było sfejkowane. A tak to tam dość spokojnie, więc no ja tam dużo wam nie będę opowiadał. Jakiś tam zdetów, moim zdaniem. Dobra, pyk. Teraz to się skupić na lolu. Bo jednak to jest ranked. Mimo że niska dywizja, to i tak zawsze to jest zachód, więc na zachodzie też zawsze jest trochę ciężej niż na wschodzie. Przynajmniej tak powinno być. Ja w tym prawdę nie wiem, bo na wschodzie nie grałem od bardzo, bardzo dawna. Od 2 lat nie miałem. Nie w sumie zalogować się może zalogowałem, ale nie grałem chyba od 2 lat. I mnie ciągnie jakoś. Jakoś tak po prostu mnie nie ciągnie, więc nie będę się na razie rozgrywał na wschodzie. Dobra. Za 12 sekund mamy Ignite'a. Fajnie byłoby gdzieś go tam zabić zaraz, tego gościa. Ale z drugiej strony nie wiem, gdzie jest Graves. Graves to jest taka kanaria, on może gdzieś tam nam wyskoczyć na plecki. Sprawdźmy, czy nic nie idzie. Mamy nadzieję, że nie. Zniszczmy pinka. Czy tam w sumie to już jest bardziej Redward niż pink. Pink to był z 2 sezony wcześniej. Jest Graves na bocie. Dobra, troszkę nas się nas boi teraz w tym kościu. Dobra, przyszedł do nas. A to sobie wezmę. Dobra, nie ma gościu stuna. Ja też nie. Dobra, Jeeve jest na bocie. Jeeve jest na bota, Graves raczej poszedł na blue. Teraz się okaże w sumie, jeżeli Viktor zniknie. Się gdzie pójdzie, może da Viktorowi blue, wtedy Viktor zniknie. Ale na razie został. Czyli Graves chyba nie daje Viktorowi blue. Ewidentnie nie daje blue. Jest 7-1 dla nas. 7-2. Graves jest na topie. Odpuszczujmy trochę. Zaraz przyjdzie do nas. Już nie jest w pobliżu. Wiktora nie ma. Możemy tu zasygnalizować nawet. Dobra. Wrócimy się na spokojnie, kupimy sobie jakieś buciki, jakąś książeczkę, Lost Chapter, czy jak to się nazywa fachowo. Nigdy sam się nad nazwami nie rozwodziłem, zawsze kupowałem to mniej więcej na... Tak mniej więcej po prostu. Oj, gram się zminimalizowała. Co za bezczelność. O, halo, halo. No, troszkę popłynęliście, chłopacy. Może być dość ciekawie. Teraz dużo ludzi się kręci, tam idzie. Bardziej smutne jest to, że Graves jest dość nafidowany. Jak ja mam Graves'a w dżungli, to zazwyczaj biega sobie z 0-5. I jeszcze najlepiej pójdzie do nich w dżungli, do przeciwnika w dżungli, wtedy tam sobie zginie jeszcze z 2 razy.
i przez to przegrywa się gry. On i Grace siedział u nich w dżungli, nie chodził, tylko gankował, nie łaził po dżungli wroga niepotrzebnie. Chciałem wroga, przeciwnika w sumie, bo to jest raczej przeciwnik niż wróg, bo to do wroga to się mówi na wojnie. To wojna nie jest, to tylko jest gra, więc teraz ma być przyjemnie, ma być towarzysko, bez jakiegoś wyzwania się, ma być po prostu miło. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Na razie jest ok, bo wygrywamy, ale wiecie, jak to jest. O, nie. Goni, niknuj. Dobra. Ci. Mamy radę. Uciekniemy. Zaskoczenie wziął, nie zauważyłem go. Nie ubiję go. Może być ciężko z jego ubiciem. Nie wiem, czy ulta ma. Może jakby nie miał ulta, to bym dał radę, ale z... jak ma ult. Bez jego ulta to bym dał radę. Gdybym ja miał ulta, to też może bym dał radę. Ale w innym przypadku tak niekoniecznie. Może, tak, może być dla nas to przyjemne. Nie wiem, gdzieś po raz. Nie mam wizji, nie mam wardów. Pokończyły mi się. Kupię sobie też red warda, czy tam pinka. No zwał jak zwał. SS. Buciki, tak, to plus to. No, troszkę przesadziliście. No szkoda, szkoda. Ale jak to mówią, trudno, nie? Mówi się trudno i żyje się dalej. Na razie jeszcze jest, jeszcze tragedii nie ma. Dość ogarnięci się ci z bota, chyba że ich przeciwna drużyna jest bardzo nieogarnięta, przez to idzie tam dobrze. I go, BG raczej też nie chce dać blue. A szkoda, szkoda, przydałoby mi się bardzo. Weźmy tureta, może się uda. Jednak się nie uda. Jeszcze z jedna fala minionów. Jest Grace. Dobra, mamy. Mamy go, ja. Mamy go, mamy go. Zabiliśmy ich największego, najpotężniejszego członka drużyny. SS nam idzie. Nie, jednak nie SS. Dobrze jest. O dziwo, lepiej mi idzie niż ostatni mecz u Anko, ale mi się wydaje, że tam ostatnio mi tu Anko też coś tak tragicznie szło. Oni to, my mieliśmy dość toksycznych leszków. No ale no nie jest źle. Powiem wam, że nie jest źle. Już jest mniej ludzi toksycznych niż kiedyś, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo jednak troszkę się ludzie ogarniają, zazwyczaj wyzywają, jak już bardzo źle idzie. Lub jak ktoś bardzo mocno fiduje. Ale tak to już jest troszkę, no milej. Milej się już gra niż kiedyś. No i przez to, że bardziej teraz karają ludzi za to. Dobra. Jeszcze z jedną falę dziabniemy. Nie wrócimy do miasta. Potrzebujemy itemów. Potrzebujemy wszystkiego. Więc wracamy. Ulta mam za 35 sekund. Kupię sobie Magic, nie Magic Resista, tylko jakiegoś cooldowna. O, przykład kupię sobie Morello coś tam, tradycyjnie. Daję 20% aż do cooldown reduction. To jest bardzo, bardzo dużo, bo w sumie nie wiem, czy jakiś item daje więcej cooldown reduction niż on. 20% jeszcze są. Cooldown reduction. Tutaj 10%, tutaj 20%. Myślę, że nie ma nic bardziej czegoś z większym cooldownem. O! Nie będę już odmieniał tego przez jakieś dziwne przypadki.
A mi to idzie zbyt dobrze, że tam nie ma po co iść. Top też wygrywa, więc lepiej siedzieć i puszować, nie? Moim zdaniem. Dobra, mam 130 minionków, więc myślę, że to jest dość sporo. Dobra, gościu nie ma szans. Podpaliłem go na wszelki wielki wypadek. No bo może się by przydało. Ach, teraz mam problem tylko jak zatytułować ten filmik. Czy jakoś tam, że pełno magu, full mag team, albo może full AP team. Nie, full AP to akurat nie pasuje, bo Master G jednak jest, więc to nie jest full AP team. Ale na przykład potęga magów już jest. To byłoby dość nawet fajny tytuł. Dobra, wzięliśmy drugiego tureta. Renekton jest na midzie. Ja mam blue w ogóle, teraz sobie przejęłem to, że mam blue. Oj, nie zabiłem pierwszego dużego minionka. Pierwszy raz mi się to zdarzyło w tej grze. Miejmy nadzieję, że ostatni. 140 minionków, 16 minuta. No, nie jest źle. O nie. Oj, oj, ta ściana była za gruba. Ała, ała, ała. O, za gruba jest ta ściana? Serio? Fuck. No nic, skrzeniłem to. Nie wiem, sądziłem, że ta ściana się okaże taka gruba. Tak, to było smutne. To było bardzo smutne. To Zonie? Spróbujmy złożyć Zonie. Od tego zaczniemy. Chciałem mieć jeszcze więcej cooldowna. Znaczy, no więcej cooldowna. No pecha. Szkoda, no była niepotrzebna śmierć. Mogę mu porobić kogoś, bo już mi się akurat uldy załadował. No ale... życie, jak to mówią. Biegniemy na bota. Biegniemy, 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 lecimy. Teraz na sobie blue potrzebuję. Uff, a chciał mi sksuć bezczelnie. Już to widziałem, widziałem to w jego oczach. Jakie mam teraz? 60 sekund, co 60 sekund mamy ulta. Więc bardzo ładnie, przyjemnie. Milusio, milusio. Dobra, pyk, pyk. Gdzie to kulkę wywaliło w ogóle? No biegnę. No nie dobiegnę. Troszkę za długo mi to zajęło. Oj tam, oj tam, oj tam. Tylko raz umarł. No dobra, może nie raz, ale dwa razy umarł. No to też nie jest źle. Myślę, że powinni się podać w 20 minucie. O, drugiego dużego minionka straciłem. Tja, fuck. Wiktor mnie zabił. Tak to bym przeżył to. No ludzie bym to przeżył. Troszkę greedy, to było bardzo greedy nawet. Dobra, no szkoda, szkoda. Popsułem sobie tylko niepotrzebnie statystyki. Bo pewnie mogło się podać w 20 minucie i wtedy już, no, nie naprawię sobie statystyk. Ej, no szkoda. Ale, jak to mówią, liczy się zwycięstwo. Muszę chyba częściej nagrywać, bo jak nagrywam, to wygrywam mecza, a jak nie nagrywam, to jakoś już mi tak nie idzie. Nie wiem, od czego to jest zależne.
Ejdź mi daj. Co, Lucian będzie puszował? Wątpię. Weźmie się? Wezmę kuleta? A, udało się. Dobra, ale idziemy tutaj. Wiktor ma wszystkie buffy. Oj, oj, oj. Mogło być lepiej. No i co tu się dzieje? Wiktor, jakiś się rozpadł trochę. Troszkę go przekarmili. Szkoda, że nie zabiłem na jedno combo Luciana. To byłoby dość piękne. Ale to Sanji nie było u nas w drużynie. To też jest trochę. To też tam ich trochę uratowało. No bo w sumie 4 na 5 walczyliśmy. Więc no, też jakoś tam się to do tego mogło przyczynić. Dobra, lecimy na Mida. Nikogo nie zabijem, nic tam żadnej asysty, stracimy wieżę. No szkoda. Szkoda też, że o, w LoL-u mogliby jakieś achievementy dodać, na przykład, nie wiem, zabij najwięcej ludzi w drużynie, zabij na przykład nie strać żadnej wieży w grze, albo zniszcz wszystkie wieże, zdobyć wszystkie smoki, takie achievementy byłyby dość bardzo fajne. Na przykład czyść jakieś nagrody za to, nie mówię, jakieś, wiecie, jakieś dodatkowe PZ-y, może za te trudniejsze jakieś RP-ki, to byłoby dość fajny pomysł. Dla Riotu, aczkolwiek pewnie raczej tato się nie zgodzą. A, troszkę szkoda ulta. Ale z drugiej strony z tym cooldownem to. Więc no, z tym cooldownem mogę sobie pozwolić na takie rzeczy. Dobra, tam jest gościu, ale on się teraz będzie trzymał dość daleko od nas. Mam w razie czego zonie, więc nie będzie tragedii. Oj, przeżył. Teraz by się bardziej ult przydał niż wtedy. No dobra, czekamy na kolejną falę. Ja bym poszedł bota spuszować w sumie. G tam wpadł. No, trochę przesadził. Ewidentnie przesadził, dobra. No tu jest. Coś przeciwko Magic Resistowi by się przydało zbudować. Bez przesady, aż tak potężny to ja nie jestem. Jeszcze nie ten czas, żeby walczyć aż tak. Ale tym nie chcę statystyk sobie posuć. Dobra. Za nie mam. Mógłbym teraz sobie rabadane złożyć. Bądź to. Bądź co, bądź to sobie kupię i wtedy złożę sobie Void Staffa, bo oni pewnie mają dużo Magic Resistów. Przynajmniej powinni mieć, no w końcu mają prawie samych magów w drużynie. Więc w sumie Renekton ma trochę Magic Resistów. Dużo ma w sumie Magic Resistów. Graves to tam tylko ten symboliczny jeden item. Więc zobaczymy, czy Void Staff, czy Rabadon. To i to byłoby dość przydatne. Może i to kupimy. Okaże.
Zdążę go zabić? Albo uciekł, albo go cudem ominęło to strzała. To w sumie jedno i to samo. Tak czy siak uciekł. Tak czy siak udało mi się przeżyć. Pewnie się cofnął. O, mają blue. Chcę to blue. Tyk. Mamy blue. Ult. Jeszcze niestety nie mam trzeciego levelu ulta. Jeszcze trochę. O, dobra, zestunowany. O, pięknie. Statystyki sobie teraz ładnie naprawiłem. Dobra gra, podobała mi się. Bo zwycięska, po prostu mi się podobała. No nie wiem, czy to jest sens zostawać tutaj. To ładne wymioty. Dobra, cofamy się. Taktyczny odwrót. Bohaterski powrót do bazy. Nie psujmy sobie statystyk. Nie pod koniec gry. Przynajmniej sobie kiedy na prawie. Będzie to ładnie wyglądać. Potas puszujemy na luzie i tyle. Najlepsze jest to, że dopiero pierwszy infernal się pojawi. Najważniejszy smok jest najrzadziej. To jest trochę smutne. Bo nie bierzemy Magic Resista. Po co to komu? Tylko Renek ma Magic Resisty. Więc... A te 45, to co to jest? Co to jest dla nas? Co to jest przeciwko naszej potędze? 45 Magic Resistów. Gdyby mieli wszyscy tyle co Renekton, to wtedy byłoby dość problematyczne. No nie, na pęty nie walniesz. Choćbyś chciał, to było zbyt dużo. Biegniemy. Jeszcze jeden turret na dole, ale tak dość się przeciąga się ta rozgrywka. Niepotrzebnie dość. Lux ma trochę obrażeń. Zmiotła falę. O, złapał mi w klatkę. Ładnie, ładnie. Czymś nie mogę trafić w niego. Hop, 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 hop. Już nie ma kwadry. Dobra, ładny meczek. Wszystko zniszczone do zera. Jeszcze ejsik na koniec. Pobijmy minionki. To też dla statystyk. Dla eski. Może eskę się załapie. Powinienem się załapać. Powiem wam szczerze, że powinienem się załapać na eskę. No bo mamy dość spoko statystyki. 8-2-8 to są dość spoko. Jak tam? Mamy eskę? Mamy eskę, ale nie dostaliśmy ani skrzynki, ani klucza. No trudno. Więc moi drodzy, myślę, że w tym odcinku to wystarczająco. To wszystko w sumie z mojej strony w tym odcinku. Obrażenia nie było źle. W sumie i tak miałem niskie, ale nie było tragedii. Więc moi drodzy, do zobaczenia przy okazji kolejnych materiałów. Bądźcie na bieżąco, zostawiając subskrypcję i do zobaczenia. Pa, pa!